Dzień dobry. W dzisiejszym filmie chciałbym omówić krótko awarię zapody ziemnej na zbiorniku Stronie Śląskie w dniu 15 września 2024 roku. Chciałbym się skupić na przyczynach tej awarii i wyjaśnieniu tego, dlaczego przez inne zapory woda się przelewała, a w omawianym przypadku doszło do jej przerwania. Zapraszam do filmu. W ciągu trzech dni przed katastrofą w zlewni zapody miały miejsce intensywne opady deszczu które w dniach 14-15 września przekroczyły 350 mm na metr kwadratowy. Zbiornik rozpoczął piętrzenie 13 września. W sobotę 14 września wieczorem woda zbliżyła się do przelania, a o 21.13 zaczęła się przelewać przez przelew górny zapory kamiennej. W nocy na zaporze dodano wodki z piaskiem, ale o 10.35 w niedzielę 15 września doszło do rozmycia zapody ziemnej. Co spowodowało gwałtowne wypłynięcie wody. W wyniku powodzi zniszczyło się kilkadziesiąt budynków, a mieszkańców ewakuowano śmigłowcami. Po godzinie 13 oficjalnie potwierdzono zniszczenie zapody, co doprowadziło do powodzi w Stroniu Śląskim oraz sąsiednich miejscowościach aż do Kłodzka. Należy zatem sprawdzić, co było przyczyną przerwania zapody ziemnej. Na filmach nagranych przez mieszkańców widać, że woda przelewa się przez zaporę kamienną oraz przez boczne zapory ziemne, natomiast nie przelewa się przez zaporę czołową. Początkowo nic nie wskazuje na to, że czołowa zapora ulegnie uszkodzeniu. Widać tylko dzień wcześniej ułożone wodki z piaskiem na koronie zapory. Te wodki spełniły swoją funkcję. Woda nie przelewała się przez zaporę czołową, a tylko przez boczną, gdzie wodki nie były ułożone, a wysokość zapory ziemnej, bocznej i czołowej jest zbliżona. Różnica maksymalnie gdzieś tam do 15 cm, czyli mniej niż jedna grubość worka z piaskiem. Musimy się zatem skupić na obszarze, gdzie nastąpiła awaria zapory ziemnej. Sprawdzimy jakie roboty były tam wykonywane i czy ich lokalizacja pokrywa się z miejscem wystąpienia uszkodzenia. Zatem na portalu 24płocko.pl zostały opublikowane zdjęcia z prac prowadzonych na zaporze ziemnej. Zdjęcia wykonane zostały w listopadzie 2022 roku oraz pozostałe w nieustalonym, ale nieodległym terminie, co można stwierdzić na podstawie zaawansowania robót i porównania ich z poszczególnymi zdjęciami. Na fotografiach widoczne są prowadzone prace związane z układaniem kabli w rurach ochronnych. Kable te najpewniej prowadziły do piezometrów lub innych podobnych urządzeń, które były zamontowane w zaporze ziemnej czołowej, w większości od strony odpowietrznej. Kable układane były w wykopach wąskoprzestrzennych o głębokości około 1,2 m. Miejscami mogłoby to być oczywiście nieco mniej. W maju 2023 roku, czyli 7 miesięcy później, gdzie już wykopy zostały zasypane, nadal są widoczne na zdjęciu z geoportalu miejsca wykonywanych wykopów. Świadczyć to może o tym, że grunt, w którym wykopy zostały zasypane, to ten sam, z którego zbudowana jest wierzchnia warstwa zapody. To uniemożliwiało szybki porost roślinności w miejscach, gdzie były poddawane pracą. Jeżeli by zasypano wykopy innym gruntem, a na wierzchniej warstwie wytworzono warstwę ziemi urodzajnej, czyli humusu, wówczas w maju, jak wskazuje data wykonania zdjęcia, miejsca te byłyby znacznie mocniej zarośnięte roślinnością trawiastą. Musimy pamiętać, że wiosna to czas szybkiego wzrostu roślinności. To ogólnie dość ważny aspekt w świetle dalszych wniosków. Sama konstrukcja zapody ziemnej też nie jest najlepszej jakości, co jest widoczne na zdjęciach po jej uszkodzeniu, czyli jak już widzimy ten przekrój. Nie zlokalizowano tam rdzenia z gruntów spoistych nieprzepuszczalnych. Nie stwierdzono również prac chemicznych, iniekcyjnych, które wskazywałyby na wzmocnienie zapody, choć w czasie kiedy budowla ta powstawała, technologia ta nie była powszechna, choć była znana, na przykład przy budowie tuneli kolejowych i przy ich uszczelnianiu. Popatrzmy zatem na zdjęcie satelitarne, ale z naniesionymi miejscami wykonywania wykopów. Linie czerwone oznaczają wykopy zlokalizowane na zdjęciach. Linie niebieskie stanowią przypuszczenie, gdzie wykopy były prowadzone, ale nie są istotne z punktu widzenia miejsca powstania uszkodzenia, gdyż znajdują się po przeciwległej stronie. Obszar oznaczony pomarańczową elipsą wskazuje miejsce, gdzie nastąpiło uszkodzenie zapody, a następnie jej zdecydowanie większe rozmycie. Wróćmy do fragmentu filmu z niedzieli 15 września z godzin porannych na podstawie stanu nieba. Widzimy, że część czołowa zapory jest podwyższona workami z piasku, boczne nie. To podwyższanie było w nocy w sobotę, czyli w noc poprzedzającą ten ten, ten dzień do nagrania. Natomiast na kolejnym ujęciu z tego samego filmu widać coś bardziej niepokojącego. Zapora jest jeszcze nieuszkodzona, ale w miejscu, gdzie za maksymalnie kilka godzin dojdzie do uszkodzenia, występuje znaczny wysięg wody. Można też zauważyć, że nikt na ten wysięg nie reaguje, który jest przecież prostym wskazaniem przed awaryjnym konstrukcji. Ludzie widoczni na filmie obserwują z odległości obszar zapory, ale nikt nie, nie zareagował na to. Na kolejnym nagraniu z przeciwległej strony zapory widać już początki rozmywania zapody, dokładnie w tym miejscu, gdzie maksymalnie kilka godzin wcześniej było widoczne przesączanie się wody przez zaporę. Następnie w kolejnych ujęciach widać już awarię konstrukcji zapory. Jak wrócimy do zdjęcia lotniczego i porównamy je z dostępnymi w serwisie YouTube filmami, zauważymy, że miejsce wystąpienia wysięku wody z zapory pokrywa się dosyć dokładnie z miejscem, gdzie były prowadzone wykopy pod okablowanie czujników. To dość, dość logiczne, gdyż woda zawsze znajduje najsłabsze miejsce, przez które może przepłynąć. Należy mieć przecież na uwadze, że grunt, z którego zbudowana jest zapoda, uległ nawodnieniu wskutek naporu wody, a tym samym zmniejszyła się jego wytrzymałość. Podobne sytuacje widziałem już podczas powodzi w 2010 roku w dorzeczu Wisły, gdzie woda przesączała się przez wały przeciwpowodziowe, a tym samym zalewała obszary zamieszkałe. Jakie zatem moim zdaniem są przyczyny przerwania zapody ziemnej? Zgodnie z teorią oceny przyczyn zawsze można je podzielić na trzy różne typy: przyczyny bezpośrednie, przyczyny pośrednie i przyczyny systemowe. W tym przypadku przyczyną bezpośrednią awarii zapory był przelew wody w miejscu tego nieprzeznaczonym. Przyczynami pośrednimi, moim zdaniem, są niewłaściwe zasypanie, zasypane przekopy po prowadzeniu kabli w kolonie zapody, być może złe ich zaplanowanie pod względem czasowym, czyli w porze jesiennej. Brak wymiany gruntów w wykopach, brak ziemi urodzajnej na wierzchu, brak wzmocnienia warstwy wierzchniej, przestarzała konstrukcja zapody, grunty do tego nie są przystosowane, brak likwidacji widocznego wysięku wody z korony zapody niedługo przed awarią. Natomiast przyczynami systemowymi mogą być brak prac modernizacyjnych zapody, dostosowującymi ją do aktualnych wymagań w tym zakresie, brak monitoringu zachowań gruntów tworzących zaporę. Oraz brak bezpośredniego nadzoru zapory w czasie powodzi. Podsumowując, pomimo kilkukrotnie przekroczonego przepływu wody przez zaporę można było uniknąć jej uszkodzenia, gdyby w odpowiednim czasie usunąć występujący wysięg wody, a wcześniej nie prowadzić robót ziemnych w przyjętej technologii, dzięki czemu uniknięto by rozluźnienia i wprowadzania słabszego miejsca w konstrukcji zapory. To tyle z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.